Halo, halo, witam serdecznie Państwa. Kolejna środa, kolejne rozmowy zaawansowane. Proszę o informację szybko na czacie, jeżeli można, czy mnie słychać. Jeżeli tak, kontynuujemy audycję, kontynuujemy nadawanie. Kolejny odcinek. Słychać mnie jak najbardziej. Cieszę się niezmiernie z tego powodu, proszę Państwa. Dzisiaj znowu sam nadaję, dzisiaj bez Joanny, ale temat będzie... Myślę, że podobnie głęboki, jak okazję miałem prowadzić 2 tygodnie temu dla Państwa. No i myślę, że no koneserzy, że tak powiem, poszukiwania jakiejś głębi, przemyśleń spotkają się dzisiaj z także bardzo ciekawym tematem. Temat dzisiejszej audycji pozwoliłem sobie nazwać wizja przyszłości, poziomy moralności, proszę Państwa, bo o poziomach świadomości wielokrotnie już mówiliśmy, nie powiem, żeby było powiedziane dotąd wszystko, co można było na ten temat powiedzieć, ale wielokrotnie wśród wielu dyskusji, wielu wydarzeń, z którymi się spotykamy i nawet wśród znajomych, którzy mnie osobiście znają, wiele razy już dyskutowaliśmy na ten temat, że w momencie, kiedy chcemy coś tworzyć, budować, to częstokroć w wzajemnej współpracy ważniejsza okazuje się moralność i podejście do świata, do ludzi, do rzeczywistości, aniżeli sam poziom świadomości jako taki. I proszę Państwa, dlatego właśnie mówiłem o tej wizji przyszłości, dlatego dzisiaj się skupię bardziej na poziomach moralności, aniżeli poziomach świadomości, chociaż nie da się uniknąć oczywistych konotacji tych i połączenia tych dwóch wątków. To jednak ja będę się odwoływać do tego tylko w sposób luźny i słuchacze, którzy ewentualnie będą chcieli uzupełnić sobie informacje, to znajdą na naszym portalu wiele interesujących informacji, a także wcześniejsze audycje, rozmowy zaawansowane, które mieliśmy okazję w tym temacie prowadzić. Natomiast ja dzisiaj, że tak powiem, jako samodzielnie występujący lightworker, dzisiaj Państwu dostarczę nieco światła wiedzy, w sensie być może jakiegoś ciekawego spojrzenia na temat moralności, bo w tak krótkim czasie, że tak powiem, nie uda mi się tak sprawnie wszystkiego Państwu przełożyć, wytłumaczyć, ale znając już wielu słuchaczy i po tym, jak od Państwa dostaję po audycji bardzo różne, bardzo ciekawe pytania, to widzę, że tak powiem, nie idzie to w próżne i odbiór jest. I bardzo mnie to cieszy. No i liczę, że tak będzie także dzisiaj. I proszę Państwa, właśnie z tą moralnością, tym wszystkim, wiecie co, od paru osób, od jakiegoś czasu, dzisiaj też miałem okazję dostać takiego dużego maila na temat tego, jak będzie wyglądała rzeczywistość, jak będzie wyglądał przyszły świat. Wiele tematów, pytań, jak do tego ma dojść. No i ostatni wykład, czy też seminarium w Londynie, w którym byliśmy w ostatni piątek z Janną. No i także troszeczkę zahaczaliśmy o ten wątek. I wiecie Państwo co? Ja powiem wprost. Ja nie wiem do końca, jak się zbuduje nowy świat, bo też nie ode mnie bynajmniej samego to zależy. I ja widzę potencjały, jakie są na przestrzeni, na co są, na co po prostu ich nie ma. No, niestety na niektóre rzeczy, które ludzie by chcieli, tego potencjału nie ma i chyba szybko nie będzie. Ale jest też parę zaskakujących elementów, o których już nieco wspominaliśmy. No i wiecie co? Dlaczego tak o tej przyszłości? Bo ja dzisiaj opowiem Państwu o poziomach moralności głównie i okazuje się, że niestety na ten moment, gdybym, no fakt, że mam tutaj publiczność na szczęście rzeczywiście z trochę innej półki, ale tak gdybym chciał trafiać do ludzi, to mój wykład nie miałby specjalnego sensu. Możecie powiedzieć, że oceniam, ale jak usłyszycie mojego wykładu, to niestety wyjdzie, że większość ludzi na ten moment no, posiada ten zerowy bądź pierwszy poziom moralności.
No i w związku z tym, no jakby byłaby to tylko czysta teoria, no zobaczymy, czy się zgodzicie z moją klasyfikacją, czy też gdzie się, że tak powiem, ewentualnie umieścicie. Zaznaczam, że jest to pewien model, który będzie przeze mnie użyty do przemyśleń w temacie. Nie ma to być zamknięte w klatce, zaszufladkowany obraz rzeczywistości, a jedyne, tak jak zwykle i często to mówimy, pewna mapa terenu, czy też możecie potraktować wręcz jako mapę myślową, która być może pozwoli sprawniej się obracać w tej rzeczywistości, lepiej ją zrozumieć. Tutaj na wstępie, proszę Państwa, należałoby się zastanowić, czym w ogóle moralność jest. I wiecie co? Tak dla formalności, że tak powiem, badawczej, naukowej, pozwoliłem sobie jeszcze dzisiaj odświeżyć, spojrzeć na definicje, jakie są dostępne. I powiem szczerze, że są one wszystkie bardzo rozwlekłe, bardzo mdłe i bardzo niejednoznaczne przede wszystkim. Choć ta niejednoznaczność tych definicji akurat dobrze świadczy, o czym się dowiecie dalej. Więc ja sobie raczej pozwolę wymienić, z czym mi się moralność kojarzy, a każdy sobie ukuje definicję według siebie. Proszę Państwa, jak mówimy często o dobrym postępowaniu, to mamy na myśli bardzo różne rzeczy. Zdolność do pomagania innym, bądź chociaż ich nie krzywdzenia, do tworzenia, budowania. No i w odróżnieniu do tego, bardzo często mówimy o postępowaniu złym, czyli niemoralnym, czyli czemuś, co wprowadza chaos, niszczy, rujnuje, wprowadza atmosferę walki. Bardzo proste to jest pojęcie a propos moralności, ale możemy sobie w pierwszej kolejności przyjąć takie założenie, bardzo ogólne, że moralność to zdolność do dobrego postępowania. Przy czym dobre postępowanie, proszę Państwa, jest niestety, a może na szczęście, bardzo relatywne. Bo co to znaczy dobre postępowanie, prawda? O tym zaraz opowiem właśnie w kontekście kolejnych poziomów. I proszę Państwa, moralność dalej to zdolność do podejmowania wyborów. Ja tutaj być może słuchacze niektórzy nie bez powodu się zdziwili, dlaczego ja tutaj zamieściłem taki obrazek dwóch wilków, jeden czarny, jeden biały. Proszę Państwa, jest taka powtarzająca się anegdotka, czy też historyjka o starym Indianinie, który opowiada innemu młodemu ze swojego szczepu na temat właśnie rozwijania siebie, czy też moralności i tego, że ten rozwój, to budowanie siebie odbywa przez to, że się wybiera, którego wilka karmi, że każdy z nas ma tego dobrego i złego, czy też białego i czarnego wilka. I my budujemy siebie i swoją moralność, wedle filozofii można by powiedzieć cnotę, podejmując różne wybory na bieżąco. I to jest właśnie ten częstokroć wybór, w co my wkładamy, w siebie tak naprawdę, proszę Państwa, bo nie jest to obojętne. I każde nasze posunięcie, każdy ruch, wszystko co zrobimy, ma wpływ na nas. Buduje nas takimi, jakimi jesteśmy. I naprawdę nie ma tu obojętności, bo nawet jeżeli coś nie zapisze się na naszej strukturze, czyli ewentualnie nie zapisze się w naszym ciele, nasze posunięcie nie zapisze się w naszym umyśle, to i tak w naszej strefie nulifikacji, czyli właściwie w naszej duszy, zapisuje się wszystko, co uczynimy. I jest to bardzo ważne, żeby zrozumieć, że moralność budujemy też poprzez to poczucie głębi i poprzez bycie sobą. I im głębiej siebie rozumiemy, tym więcej tych aspektów możemy uzupełniać i decydować się. Rzeczywistość nie jest taka prosta, że jest tylko biały i czarny wilk, czyli jest jasne, jednoznaczne, zawsze prosta odpowiedź, co jest dobre, co złe.
Chociaż zależy, na którym poziomie świadomości czy też moralności jesteśmy, ja będę mówić o poziomach moralności, to różnego rodzaju dylemat, że tak powiem, nas z tym spotka. I zacznę, proszę Państwa, może od pierwszego poziomu, a właściwie poziomu zerowego. Nie bez powodu został określony przeze mnie poziomem zerowym. Mógłby być pierwszym jako pierwszy w kolejności, ale pierwszy w kolejności jest zerowy, dlatego że, proszę Państwa, poziom zerowy, dosłownie zerowy, czyli brak moralności. Kierowanie się wyłącznie rządzami, czy też czasami można by powiedzieć samym instynktem. O ile kierowanie się instynktem jest czymś w sumie bardzo, bardzo w porządku, o tyle kierowanie się samymi rządzami jest dla istoty o teoretycznie wyższym poziomie świadomości czymś już no takim średnio w porządku. Średnio w porządku dla otoczenia, dla rzeczywistości. Możecie powiedzieć, że ja w tej chwili oceniam. Rzeczywiście jest to swego rodzaju ocena. Chcecie ocenić inaczej. Ale proszę Państwa, ten zerowy poziom moralności rządzę. Na tym poziomie, proszę Państwa, przede wszystkim nie ma zasad. To jest tego typu podejście, gdzie człowiek w bardzo prosty, prymitywny sposób bądź wcale się nie zastanawia nad tym, co robi. Zupełnie. Zero refleksji. Człowiek czy też inna istota, zaznaczam. Czy też podchodzi z takiego poziomu ja chcę, ja oczekuję i nic innego się nie liczy. Czyli takie trochę podejście po trupach do celu. Przy czym częstokroć tego typu człowiek z tą zerową moralnością nie ma podejścia po trupach do celu, bo on tego zwyczajnie częstokroć nie widzi. Dla niego jest to jedyny sposób postępowania. Na szczęście, a może i nie na szczęście, w naszej obecnej cywilizacji takich ludzi wcale nie ma za wielu, proszę Państwa. Możecie powiedzieć, jak to? No, to zezwierzęcenie czy wolna Amerykanka, tego dużo widzimy. Proszę Państwa, tak, tak dużo widzimy, ale jednak bardzo niewiele tego widzimy z poziomu totalnego braku moralności, tylko raczej wypaczonej moralności, o czym powiem dalej, bo proszę Państwa, okazuje się, że zdecydowana większość ludzi jest zdolna do jakiegoś rodzaju czynów okrucieństwa, przynajmniej obecnie, nie z tytułu, jakby to powiedzieć, wrodzonej brutalności, tylko albo zaprogramowanej agresji, konieczności jej odreagowania, bądź z tytułu, że tak powiem, krycia się przed czymś. Przed czym? Proszę Państwa, będziemy stopniowo przechodzić do pierwszego poziomu moralności, gdzie mam do powiedzenia dużo, dużo więcej. Proszę Państwa, tak się składa, że bardzo często jest tak, że kiedy już zostaje osiągnięty pewien poziom istoty, pewien poziom, powiedzmy, moralny, cywilizacyjny, istoty sięgają do potrzeby konieczności, można by powiedzieć, jakiegoś ułożenia, skodyfikowania swojej rzeczywistości. No i powstają różne zbiory zasad, pisanych i niepisanych. No i wedle tych zasad ludzie żyją. Częstokroć jest to typowe myślenie, życie egregoryczne, że tak powiem, czyli w zamkniętych tego czy innego rodzaju grupach, czy to narodowych, kulturowych, religijnych, jego swego rodzaju kulturach, czy też subkulturach. No i w każdej z nich istnieją jakieś zamknięte
konkretne reguły, można by powiedzieć dogmatyczne reguły. I proszę Państwa, nie jest to może źle, że takie reguły istnieją, bo być może pewien poziom zasad jest nam potrzebny, ale gorzej, kiedy na tym poziomie, tym pierwszym poziomie moralności, te zasady stają się wszystkim. Zasady stają się wszechzobowiązujące i bez względu na to, kto jaki poziom moralności posiada, świadomości, wiedzy, częstokroć jest zmuszany do życia wedle właśnie tej, a nie innej reguły, narzuconej czy to przez społeczeństwo, czy to przez system, bo częstokroć to się zamyka też w kodeksach prawnych. No i wiemy, proszę Państwa, tak samo jak prawo powinno służyć człowiekowi, a to wypaczenie, no tutaj w Polsce niestety mamy okazję dobrze oglądać. Nie mówię oczywiście, że dotyczy każdego jednego przepisu, natomiast no niestety ewidentne jest to, że częstokroć to jest tak skonstruowane, że człowiek jest dla prawa, a nie prawo dla człowieka. No i tutaj mamy już sytuację niestety chorą. Proszę Państwa, na tym pierwszym poziomie moralności ludzie żyjący, a zdecydowana większość ludzi to jest, bo w zasadzie prawie wszyscy, którzy żyją w egregorach, czyli osoby, które mają prekursupa, czyli prawie że 90% populacji planety, raczej nie przekroczy, proszę Państwa, pierwszego poziomu moralności. No i stąd ten problem, ten dylemat, o którym na początku powiedziałem. I proszę Państwa, w ramach tego pierwszego poziomu moralności taki człowiek będzie wręcz oczekiwał gotowców, będzie ich potrzebował i będzie wedle nich żył, czyli gotowców na to, jak ma postępować. Można by powiedzieć, że takim oczywiście teoretycznie najbardziej wybijającym się gotowcem dotąd była religia, gdzie to było bardzo konkretnie spisane, skodyfikowane, w drugiej kolejności prawo, teoretycznie w trzeciej kolejności, proszę Państwa, obyczajowość społeczna, ale wiecie co? Na tym pierwszym poziomie moralności ewidentnie prym wiodło i dalej wiedzie. No, obyczajowość tak naprawdę społeczna, proszę Państwa. To znaczy to, co jest zaprogramowane w egregorze, jakie są reguły i nie wybijanie się z niego, bez względu na to, co jest spisane gdzie, bo narzędzia typu prawo albo też konkretne kodeksy, czyli też spisy z różnego rodzaju świętych ksiąg, są używane albo jako tarcza, czyli krycie się przed swoimi słabościami. Tutaj przykład, no niestety doskonały, proszę Państwa, z Kościoła katolickiego. Czy tak wszyscy robią, jakaś statystyka, tego nie wiem, ale spokojnie obstawiam, że niestety większość osób chodząca do spowiedzi, a nawet obecnie chodząca do Kościoła, chodzi dlatego, żeby albo stworzyć pozory społeczne, albo żeby mieć tą tarczę, to usprawiedliwienie przed kimś, czy też przed samym sobą, że dobrze robią, że wykonują coś tak, jak trzeba, tak, jak być powinno. To jest takie, w moim odczuciu, nawet wewnętrznym, czy to wedle kodeksu jakiegoś tam, czy wedle prawa, czy obyczajowości, zrobię coś złego, nawet się z tym źle poczuję, ale pójdę do kościoła, pójdę do spowiedzi, o, mi odpuszczone, super, mogę iść i grzeszyć dalej, tak? I proszę Państwa, to jest taki wybieg, że po prostu używa się tego jako tarczy. Tak samo, proszę Państwa, prawa, na wszelkie sposoby interpretacja. No i jeżeli ktoś sięgnie, że tak powiem, głęboko w tym poziomie moralności, tej w zasadzie moralności biegunowej, o tym zaraz powiem dlaczego, bo ten pierwszy poziom to w zasadzie moralność biegunowa, to proszę Państwa, jeżeli ktoś daleko sięgnie w tym poziomie, to
przestaje używać tej moralności tyle jako tarczy, co zaczyna używać tej moralności jako oręża. I proszę Państwa, w ramach tego oręża zaczyna innym mówić, jak powinni żyć, jakie powinny być reguły życia, jak powinni postępować, czyli, mówiąc inaczej, wygłaszać kazania. Bynajmniej, proszę Państwa, wcale nie piję tutaj do samego kościoła, jak niektórzy chcieliby mi tutaj dopisać, bo jest to tylko jeden z wielu przykładów, raczej do samego podejścia. Tutaj jest podejście bycia tak naprawdę, proszę Państwa, sędzią, osądzania innych. I to dotyczy zarówno różnego rodzaju kapłanów narzucających innym, jak mają żyć, bo może i nie wszyscy to robią. Ja tutaj wcale nie zamierzam wszystkich do jednego worka wrzucać, ale takowych też nie brakuje. Natomiast oczywiście jak najbardziej dotyczy też to różnego rodzaju systemów tak zwanej sprawiedliwości, która niekoniecznie ze sprawiedliwością ma dużo wspólnego, a tym bardziej właśnie z moralnością, proszę Państwa. I to jest często oręż, że tak powiem, taki polityczny i dlatego właśnie o tej wizji przyszłości wspominałem, proszę Państwa, że dopóki wpływ będą mieli na masę ludzi, wymyślać będą ten system, kontrolować ten system, ludzie, którzy żyją wedle tego pierwszego poziomu moralności, tej moralności biegunowej, to dopóty możemy tak naprawdę pomarzyć o nowym świecie, bo nawet teraz, proszę Państwa, pomimo, że coraz więcej ludzi sięga do tych wyższych poziomów, zaczyna je zauważać, rozumieć, to o tyle okazuje się, że no jednak ci rządzący, ci kierujący i wliczając to struktury tej, powiedzmy, pośredniej czy też niskiej władzy, tej średniej, ale i tej władzy najwyższej, czyli tego NWO na ziemi, to proszę Państwa, oni także w zasadzie zamykają się głównie w tym pierwszym poziomie moralności, tej moralności biegunowej. Ja nie twierdzę oczywiście, że każdy jeden z nich w tej moralności jest tylko i nic więcej. To oczywiście jest zawsze mieszanka tych różnych poziomów, ale jest to poziom dominujący. Wiecie co, proszę Państwa, dlaczego nazwałem ten pierwszy poziom tą moralnością biegunową? Bo tutaj jest wprowadzanie i działanie przede wszystkim przez dualne spojrzenie na rzeczywistość. Bardzo ostry, wyraźne rozgraniczanie, kodyfikowanie tego, co jest dobre, a co jest złe. Dzielenie na właśnie dobry, zły uczynek, czy też dzielenie właśnie na niebo i piekło. Czy też nagrodę i karę, proszę Państwa. I to w praktyce jest działanie po prostu poprzez strach. Albo ze strachu czynimy zło, albo czynimy tak zwane dobro ze względu na strach przed złem, czyli karą Bożą, czyli Bóg karzący, czy też karą sądową, proszę Państwa. I wiecie co, na pewnym poziomie naszej cywilizacji, że tak powiem, dopóki ludzkość nie wyrosła do pewnego poziomu osiągnięć, faktycznie z tego poziomu zerowego do poziomu pierwszego i ileś czasu wzrastanie w nim było wcale niezłe, bo rzeczywiście ograniczało to pewnego rodzaju odruchy i faktycznie czasami jest tak, że jakieś konkretne rozwiązania prawne, czasami strach przed prawem jest jedynym tym, że tak powiem, elementem blokującym człowieka przed tym, żeby pobił czy też zabił drugiego człowieka. Ja się oczywiście z tym zgodzę, że jakaś tutaj średnia, jakaś statystyczna ilość jest, ile w praktyce takich ludzi jest, którzy by powiedzmy mordowali innych ludzi, gdyby ich nic nie ograniczało, nie mam pojęcia. Natomiast trochę pewnie ich by było. Tyle, że wiecie Państwo,
To rozwiązanie jest takim tylko półśrodkiem. To jest to samo, co się mówi, proszę Państwa, w wielu właśnie znowuż religiach, bo nie tylko katolickiej, należy się kochać. No dobrze, proszę Państwa. Kochajmy się, szanujmy się, akceptujmy się, to co w New Age'u się wszystko mówi, zaakceptuj innych, zaakceptuj siebie, myśl tylko pozytywnie. Dobra, proszę Państwa, bardzo fajne idee, tylko że w rzeczywistości powstaje z nich kompletnie coś odwrotnego, jeżeli ludzie nie wiedzą, jak mają to robić. I nie wiem, jaki odsetek jest tu braku wiedzy tych wprowadzających ten poziom i chcących pogłębić to spojrzenie ludzkie, a na ile jest to celowa ich manipulacja. Nie będę się w tej chwili podejmował tego rozgraniczenia, ale z pewnością jest tutaj zakres celowego wprowadzenia tego, że żebyśmy się po prostu bali i dali się sterować. Proszę Państwa, moralność biegunowa, czyli moralność tego pierwszego poziomu, nazwałem go sobie poddanie, bo to jest tak naprawdę poddanie się zasadom, regułom, jest chyba jednym z najwspanialszych, najdoskonalszych metod kontrolowania ludzi, kontrolowania tłumu, chociażby poprzez owczy pęd i wprowadzanie pewnych reguł. To wypada, tego nie wypada, to można, tego nie można. I proszę Państwa, jesteśmy zamknięci w tym, w całym klastrze systemu i może Wam się wydawać, że to jest takie proste. O, tutaj, tak, odchodzimy już od religii, nikt nie czyta tych ksiąg, ludzie się nie słuchają, ale proszę Państwa, to w mentalności pozostaje. I system się przekształca i dostosowuje się, ale dalej trzyma ten pierwszy poziom i wprowadza chociażby, no, u nas w Polsce bardzo dobrze to widać akurat w tym wypadku, bo w innych krajach może co innego, proszę Państwa, obowiązki na przykład zachowywania się tak, a nie inaczej, albo ubierania się tak, a nie inaczej. Owszem, ubiór chociażby jako szacunek do drugiej istoty, czy też dopasowanie do konkretnej sytuacji, czyli idę w konkretne miejsce, chcę oddać komuś szacunek, czyli idę na jakieś przyjęcie, imprezę, no nie ubiorę się jak lump, okej, jeżeli to wynika wnętrza, ale jeżeli wynika to z narzuconej reguły, mody, to proszę Państwa, jest bardzo, bardzo, że tak powiem, bardzo, bardzo, no, ograniczające, szczerze mówiąc. I wiecie co? To jest przede wszystkim takie zamykanie stale w tym dualnym podejściu, że istnieje albo duch, albo materia. Bardzo ścisłe, rygorystyczne oddzielenie. Wcześniej religia, proszę Państwa, czy religie to robiły, wprowadzając z jednej strony ascetyzm i człowieka takiego, że tak powiem, marnego, potępionego i wielkiego, wspaniałego Boga, który był poza nim. W tej chwili jest to trochę, idzie to w innym kierunku. W tej chwili, owszem, jest coraz bardziej dopuszczalna myśl, żeby tego czuć, tego Boga w sobie, ale tutaj jest częstokroć ten wybieg do tego, żeby rozbudowywać na pomiar ludzkie ego i sprowadzać, proszę Państwa, to albo do tego, że człowiek wchodzi w to podejście bardzo egoistyczne, ja chcę, są moje potrzeby najważniejsze, nic się nie liczy, skoro Bóg jest we mnie, to mogę cokolwiek i czasami się zapominam o tym drugim człowieku. Ale jest jeszcze kwestia druga i ta druga kwestia, proszę Państwa, to jakby to powiedzieć, no kurczę, jak Wam to opisać? Może tak. Ta druga kwestia to zamykanie w takiej puszce pseudoduchowości, bo mamy ten materializm,
wszędzie napędzane, ten wyścig szczurów, rat race. I proszę Państwa, w ramach tego rat race'u, tego wyścigu szczurów, wszyscy w tym biegają, biegają, biegają. Co po niektóre osoby się z tego wyrywają, ale większość osób, która się z tego wyrywa i chce się rozwijać duchowo, no może większość, no może to przesadzam, nie wiem jaka jest statystyka, ale niestety bardzo wielu wyrywa się w ten sposób, że albo zupełnie odrzucają materię i w związku z tym też nie do końca to wprowadza fajny stan w ich życiu, czyli idą całkowicie w ascetyzm, lub proszę Państwa, wersja druga, żyję sobie normalnie, spokojnie w Matrixie i się usprawiedliwiam rzekomym rozwojem duchowym, swoją moralność siebie poprzez to, że codziennie, czy tam raz w tygodniu na przykład idę i wykonuję jakąś tam medytację i mam sprawę załatwioną, rozwijam się duchowo, bo medytuję, albo raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, proszę Państwa, robię godzinę jogi. No oczywiście nie o to chodzi, żeby tego nie robić, zrozumcie. Ja nie odrzucam, nie krytykuję czy jogi, czy medytacji, nawet wręcz polecam. Tylko, że bardzo ważne jest to, jak my, proszę Państwa, różne narzędzia wykorzystujemy. To jest ten jedna z prostych rzeczy, którą chciałem Państwu przekazać a propos tej moralności. Narzędzi w tym świecie, wręcz wszechświecie, jest niemalże nieograniczona ilość. One nie są dobre, złe, tylko że ze wszystkimi narzędziami jest tak, że zależy, jak my je, proszę Państwa, wykorzystamy. I nawet takie teoretycznie można by powiedzieć, że to jest takie spojrzenie właśnie dualne z pierwszego poziomu moralności, dobre albo złe, czyli ktoś mnie zapyta, czy joga jest dobra, czy medytacja jest dobra. Proszę Państwa, nie jest ani dobra, ani zła. Tylko może być dobra, albo może być zła. Będzie w cudzysłowie, oczywiście, zaznaczam, to jest uproszczenie w tej chwili, w cudzysłowie będzie dobra medytacja wtedy, kiedy będzie jednym z elementów uzupełniających, wspomagających nasz rozwój, bądź pozwalających poradzić sobie z rzeczywistością i przykładowo być tak zwanym lepszym człowiekiem, i będzie tak zwana zła w momencie, kiedy będzie tylko na przykład dla nas jakiegoś rodzaju formą ucieczki od rzeczywistości, bądź jeszcze lepiej wyrafinowaną przykrywką dla naszego własnego umysłu jako pozwór naszego rozwoju. Czyli na zasadzie medytuję, to mam sprawę rozwoju załatwioną, nie muszę robić nic więcej, no bo tylko to się liczy. Proszę Państwa, tak nie ma rzeczywistości. Skoro jesteśmy w rzeczywistości, niektórzy powiedzą, jesteśmy w rzeczywistości nieskończonych potencjałów, to proszę Państwa, też na nieskończone potencjały jesteśmy wystawieni. Możemy z nich czerpać, możemy dać się szargać, ale to ta świadomość tu i teraz, o której się tak często mówi, polega na tym, że moralność, ja tutaj powoli przechodzę do kolejnych jakby poziomów tej moralności, moralność, proszę Państwa, to nie daje się jej prawdziwie zamknąć w postaci gotowego kodeksu. Bo my co chwilę spotykamy się z różnymi wydarzeniami, zjawiskami, ludźmi, sytuacjami i absolutnie gotowego rozwiązania nie jesteśmy w stanie mieć, znaczy przynajmniej gotowego dla wszystkich, bo mieszkamy w różnych miejscach, w różnych sytuacjach, w różnej strefie klimatycznej, różne potrzeby mamy, psychiczne, fizyczne, duchowe. I w ramach tego, proszę Państwa, będzie to się po prostu różnić. I wiecie co? Kiedy dochodzimy do tego, że przestaje nas zadowalać te absolutne zewnętrzne gotowce, to dzieją się dwie możliwe, proszę Państwa, rzeczy. Tak jest oczywiście zazwyczaj. Jeżeli się wyrywamy, powiedzmy, z tego myślenia egregorycznego, że albo na chwilę się wyrywamy i przyklejamy się jeszcze mocniej i przejmujemy jakiś bardzo, bardzo konkretny kodeks,
albo, proszę Państwa, sięgamy, że tak powiem, w inny sposób tego, czyli zrywamy te stare wartości i budujemy swój własny kodeks. Niemniej jednak, tak czy inaczej, ten drugi poziom moralności to jest coś, co nazwałem, proszę Państwa, moralnością kodeksową. To jest dojście do poziomu już większej indywidualności jednostki, wyjście mimo wszystko ponad powszechny egregor, bo i tak to jest pozostanie w jakimś poziomie egregoru, ale jednak wyjście ponad powszechny egregor i, proszę Państwa, wejście na drogę takiego swego rodzaju poszukiwania postaci budowania swojego własnego kodeksu moralnego. I tu się zaczyna zabawa, bo zbudowanie takiego własnego kodeksu, własnego podejścia zajmuje sporo czasu i już wymaga swego rodzaju głębi moralnej. Jeżeli tej głębi nie uruchomimy, nie poszukamy, to w praktyce przyjdzie nam właśnie to, co powiedziałem wcześniej, czyli przejęcie jakby bardzo, bardzo dogmatycznie tego, co było, że tak powiem, przez nas odrzucane, tylko w innej postaci. Tutaj, proszę Państwa, przykładem czegoś takiego, jednym z wielu oczywiście tutaj, takiego, powiedzmy, samuraja, wojownika, pozwoliłem sobie na obrazku przedstawić, proszę Państwa, kodeks Bushido, z jednej strony zawierający bardzo wiele ciekawych, fajnych zasad, bym powiedział, głębokich. One są tam mocno ułożone, skodyfikowane, z drugiej strony pozostawiają pewną swobodę w postaci, czy wręcz narzucają konieczność dokonywania mimo wszystko tych samodzielnych wyborów. I teraz, wiecie co, jeżeli się spotkał ktoś z czymś takim, to tutaj pojawia się dylemat budowania tego własnego kodeksu, a działania z tym powszechnym. Bo proszę Państwa, ten pierwszy i drugi poziom moralności się ze sobą mieszają. Mieszają się dlatego, że z braku częstokroć wiedzy na Ziemi powoduje, i przez powszechność tego pierwszego poziomu powoduje to, że drugi poziom jest zbudowany na wartościach pochodzących z poziomu pierwszego. Jeżeli tak się dzieje, to powstają takie bardzo, bardzo zamknięte kodeksy i wtedy istota wchodzi w taki stan, w którym wcześniej teoretycznie chce jakby porzucić ten dogmatyzm i bronić, w cudzysłowie bronić, czy też walczyć o coś dobrego i tak dalej, a w praktyce zagłębia się w jeszcze głębszym odtwarzaniu tych bodźców. I tutaj jest dylemat takiego rycerza, wojownika przeszłości. Obecnie, proszę Państwa, częstokroć jest to moralność właśnie tak zwanych dobrych ludzi, a czasami właśnie nawet w przypadku lightworkerów, którzy nieraz są i nazywani właśnie rycerzami czy wojownikami światła, proszę Państwa, pojawia się ten problem walczenia czy też odtwarzania pewnych zasad, bo jest narzucony jakby kanon na to, kim jest dobra istota, jaka jest istota duchowa, co powinien ktoś robić, czego nie powinien robić. I w momencie, kiedy się wychodzi poza teoretycznie te różnego rodzaju egregoryczne myślenie, wchodzi się na taki stan, gdzie teoretycznie jest otwartość, a jednak i ma się ten własny kodeks, ale okazuje się częstokroć, że ten kodeks jest jeszcze bardziej dogmatyczny, jeszcze bardziej do złamania. Ja powiem Państwu tak może trochę przykładem. Ja, proszę Państwa, nie mam na przykład tego typu potrzeby, nigdy specjalnie nie miałem, ale gdybym
Ja się nazywam lightworkerem. Nie przywiązuję się jakby do tej funkcji wielce, ale gdybym ja, proszę Państwa, teraz w trakcie audycji zaczął przeklinać, to bym zapewne wywołał super aferę i już by to połowę środowiska, że tak powiem, tego alternatywnego czy ezoterycznego obleciało. Proszę Państwa, nie mam takiej potrzeby, nie mam też na to blokady. Natomiast wiecie co? Jest tak, że to jest to zamknięcie. Ja wielokrotnie, proszę Państwa, się spotkałem z czymś takim i to też jest a propos tej właśnie moralności kodeksowej, czyli tego drugiego poziomu moralności, z różnego rodzaju podejściem, że taka rozwinięta, duchowa istota powinna być taka, siaka i owaka, że na przykład nie powinno się nosić żadnych ciemnych kolorów. Owszem, one mają różny wpływ, czy są lepsze, czy gorsze, ale proszę Państwa, zamykanie się w takim dogmacie jest trochę śmieszne. I tak samo, proszę Państwa, ja też powiem tak, nie jem mięsa, także z pobudek moralnych, ale wiecie co? Powiem Wam tak, ja nie mam obecnie żadnego założenia, że mi mięsa jeść nie wolno. Bo jeżeli takie założenie mam, że robię to dlatego, że nie wolno mi zjeść, to owszem, z jednej strony fajnie, robię coś dobrego dla zwierząt i oczywiście ja te jakby ewentualnie nie odrzucam i też należy ją brać pod uwagę. Ale z drugiej strony do siebie będę wprowadzał blokadę. Dlatego jeżeli, proszę Państwa, chodzi o odbudowanie tego swojego kodeksu, jeżeli potrzebujemy go zbudować, wchodzimy na ten drugi etap moralności, to naprawdę zacznijcie od samopoznania siebie. Dlatego tak bardzo często mówi się o tej zmianie rzeczywistości i samopoznaniu, bo jeżeli mamy budować nową rzeczywistość, i budować między innymi dzięki temu, że będziemy mieli wyższą moralność, to zamiast światłego człowieka, który ma jednak jakieś swoje reguły, zasady postępowania z rzeczywistością i rzeczywiście chce czynić coś dobrego i robi to coś dobrego, a w krótkim czasie można wygenerować w sobie wiele traum, stworzyć z siebie swego rodzaju fanatyka, takiego wojownika o światłość, pseudo-wojownika o światłość, proszę Państwa, który właśnie na taki przykład, który w paru audycjach już opowiadaliśmy, takiego, powiedzmy, proszę Państwa, krzyżowca, który w imię dobra, miłości i życia wiecznego pójdzie i z miłością będzie mordował innych niewiernych. No, oczywiście jest przykład skrajny, ale w tego typu pułapkę trochę można wpaść. I to samo, proszę Państwa, jest z tym drugim poziomem. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli dobrze się pracuje z tym drugim poziomem moralności, to wypływa taka jedna bardzo fajna, wręcz można powiedzieć świetna sprawa i właśnie tutaj należy siebie dobrze poznawać. Proszę Państwa, kiedy się mocno pracuje z drugim poziomem moralności, to taki człowiek, czy też istota, zrobi w zasadzie wszystko, ażeby nie złamać zasad ze swojego kodeksu. I to, proszę Państwa, nie do końca jest takie głupie, a nawet bardzo często, jeżeli ten kodeks jest rozsądnie zbudowany i niedogmatyczny, to tworzy wspaniałą rzecz. Dlatego ja tak mówię dobrze o tym drugim poziomie, bo może tworzyć wspaniałą rzecz. Po pierwsze, daje nam szansę do głębi doświadczyć różnych rzeczy, nie uciekać przed wyzwaniami, tylko stawać, mierzyć się z nimi. A dwa, że generuje spójność na przestrzeni.
Jeżeli my rzeczywiście w sobie wygenerujemy jakieś zasady, jeżeli te nasze zasady w naszym kontekście wynikają z nas, a nie zewnętrznych naleciałości, to my tworzymy w sobie coraz większą spójność. Gdy tworzymy coraz większą spójność, proszę Państwa, to coraz więcej informacji z naszej głębi, naszego wyższego ja do nas spływa, jest coraz bardziej odczuwalne, odbierane, coraz bardziej potrafimy płynąć z rzeczywistością. I wiecie co, proszę Państwa, to jest taki plus nie do ocenienia, bo pracując dobrze na tym drugim poziomie i jeżeli, że tak powiem, dochodzimy do wysokiego szczebla tego drugiego poziomu, to w przeciwieństwie do dochodzenia, może takiego porównania użyję, że jeżeli dochodzimy, proszę Państwa, do wysokiego szczebla pierwszego poziomu moralności, to bardzo często stajemy się właśnie takim narzucającym sędzią, czy też kaznodzieją. Mówimy innym, jak mają żyć. Jeżeli dojdziemy, proszę Państwa, do wysokiego szczebla drugiego poziomu moralności, to dochodzimy do czegoś, do takiego, już można powiedzieć, filozoficznego sposobu myślenia. Sposobu, w którym rozumiemy jakby wiele zasad rzeczywistości, umiemy się w niej obracać i w zależności od tego, co nas interesuje, stajemy się bardzo świadomym twórcą, twórcą czegoś zewnętrznego, twórcą siebie, twórcą swojego otoczenia, bądź dla osób, które chcą wpływać na ludzi, inspirować ich, pomagać im tworzyć coś, stają się takimi naturalnymi liderami, ale nie liderami, tyranami, uzurpatorami, sędziami, proszę Państwa, tylko takimi, no właśnie, liderami, bo oni czują to, co robią tacy ludzie. I od tych ludzi też da się to wyczuć. To nie jest już taka sztuczna charyzma, jak na tym pierwszym poziomie moralności, gdzie tamten człowiek jest po prostu absolutnie pewny, co ma robić, bo po prostu działa zgodnie z prostymi zasadami i koniec, i kropka, i odtąd dotąd, więc on nie ma wątpliwości. Na drugim poziomie moralności, jeżeli bardzo wysoko się zajdzie i się ułoży ten kodeks, nie tyle co się ma głębokie wątpliwości, co, proszę Państwa, ma się tą głębię już czucia i tego myślenia. I do przepracowania na tym drugim poziomie moralności jest odczucie, zrozumienie tego, że nie ma tak bardzo prostej odpowiedzi na wszystko, ale mogę sobie przygotować plan, strategię, mniej więcej postępowania na rzeczywistość. Dlaczego taki plan w ogóle sobie, proszę Państwa, tworzyć? Mimo wszystko warto sobie taki plan tworzyć, jeżeli potrafimy podejść z otwartym umysłem, bo jest to coś w rodzaju strategii szybkiego reagowania. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że jakoś jednak obracamy się w tym społeczeństwie i bardzo, bardzo różne reguły zobowiązują nas, czy też wywołują po prostu konkretne efekty. Jeżeli ja mógłbym, proszę Państwa, tak powiedzieć, to nawet z mojego własnego podejścia. Mnie wiele zasad, reguł tego Matrixa średnio może interesować i jakieś regułki dobrego zachowania się przykładowo w towarzystwie czy przy stole, proszę Państwa, mnie częstokroć bawią, ale to wcale nie oznacza, że koniecznie muszę iść z tymi regułami na udry, bo jeżeli się zdarzy, że nie jest to coś w moim mniemaniu niemoralnego, w szczególności w mniemaniu tego, powiedzmy, kodeksu drugopoziomowego, to mogę coś zrobić chociażby z tego tytułu, że
że sprawię komuś przyjemność. Jeżeli mnie to na przykład nic nie kosztuje, jak uprzejmość częstokroć, proszę Państwa, nic nie kosztuje. I czasami to, że pomyślicie, o kurczę, to posunięcie nie miało sensu, ale jeżeli Was nic nie kosztuje, a drugiej osobie sprawicie przyjemność, to częstokroć dlaczego nie? I wiecie Państwo co? Tutaj wchodzą takie powiązania. Ja tutaj wchodzę, przechodzę po tych poziomach, bo w zasadzie powinienem niemalże o każdym poziomie osobny wykład spokojnie można by, że tak powiem, stworzyć, opowiedzieć. Ale tak powoli ja przechodzę do tego trzeciego poziomu. Do poziomu, który określa się częstokroć, znaczy ja go określam, ale też jest czasem określany, jak sobie tutaj rozmawiamy, relatywizm moralny. Inaczej wolność. I tu się pojawia, proszę Państwa, problem. Bo na trzecim poziomie moralności, w szczególności na początku, kiedy do niego, że tak powiem, zaczynamy wkraczać, przestajemy być związani z kodeksem moralnym, jakimkolwiek kodeksem. Także swoim ewentualnym wypracowanym byłym kodeksem. I wiecie co? Kiedy to związanie znika, to my przechodzimy do odrzucenia różnego rodzaju reguł. I tutaj pojawia się pewien problem, bo jest to, proszę Państwa, bardzo podobne częstokroć do właśnie tego zerowego poziomu moralności, braku moralności. W tym zerowym poziomie wspomniałem o braku zasad. I w pewnym sensie na trzecim poziomie to również istnieje. Brak zasady. Brak zobowiązania przez konkretną zasadę moralną. Zewnętrzne zasady po prostu przestają nami kierować. I przestajemy się kierować w jakiś konkretny, mocny sposób swoim kodeksem. Nie musimy go wyrzucić do śmieci. Nadal może istnieć u nas jako jakiegoś rodzaju, że tak powiem, pakiet ewentualnego szybkiego reagowania na zasadzie chociażby mimo wszystko czasami sensownych swego rodzaju odruchów społecznych, co jednak właśnie tutaj jest ten problem. Jakby tego rozgraniczenia, proszę Państwa, gdzie jest ta wolność, a gdzie jest, że tak powiem, taka pseudowolność, bo kiedy wchodzi ten relatywizm moralny, to no właśnie, proszę Państwa, częstokroć się mówi, że nawet wiele osób opracowań pisze na ten temat, że moralność nie może być relatywna i wielu tak zwanych manipulantów i ciemnych i tak dalej, to proszę Państwa, mówi się, że to traktowane jest często jako jakaś domena nawet ciemnych sił. Osoby, które bardziej w temacie są, czytały jakieś filozofie różnego opracowania, wiedzą o czym mówię. Ale wiecie co? To jest właśnie ten problem, że wchodząc na to bycie, tak jak tutaj dobrze jest napisane nawet na czacie w tej chwili, bycie poza tą moralnością, poza tymi regułami, to proszę Państwa, czasami jest się na tym etapie, a czasami jest się na nim, ale będąc na tym etapie, można być w nim, no kurczę, jak to Państwu powiedzieć? Dobra, jeżeli zobaczymy, że ktoś jest właśnie poza moralnością, nie chce stawiać się ponad tą moralność, nie chce wykraczać na siłę poza moralność, a chce być sobą,
jest sobą i żyje w zgodzie z rzeczywistością. O to tutaj tak naprawdę chodzi. A nie na zasadzie nie obowiązują mnie reguły moralne, czyli mogę cokolwiek, wolność Tomku w swoim domku, czyli mogę też po trupach do celu. No proszę Państwa, jest to ten zerowy poziom moralności, czyli brak moralności. To jest to rozróżnienie. Rozróżnienie właśnie pomiędzy tym relatywizmem, czyli trzecim poziomem, a zerowym poziomem. Zerowy poziom to, proszę Państwa, największe więzy, uwikłanie w sobie, zniewolenie. Poziom trzeci to jest wolność w tym sensie, że my po prostu przestają nas przygniatać reguły, ale umiemy płynąć z rzeczywistością, być w zgodzie z nią i potrzebujemy już reguł do tego, jak mamy postępować. Po prostu nic nie musi nam tego dyktować. I na tym, proszę Państwa, trzecim poziomie bardzo, bardzo silnie wyostrza się dylemat pomiędzy odpowiedzialnością, a właśnie wolnością. Bo kiedy widzimy ten relatywizm moralny, kiedy wczuwamy się w rzeczywistość, to częstokroć sięgamy tej neutralności. Ale proszę Państwa, neutralność nie musi oznaczać obojętności, nie musi oznaczać bierności. I w związku z tym niejednokrotnie, mimo wszystko, będziemy czuli się w jakiś sposób zobowiązani, ale już nie zewnętrznie, tylko wewnętrznie coś wykonać. Bo chcemy, bo czujemy, że naturalnie do tego jesteśmy, bo chciałbym coś lepszego zrobić. I to mimo wszystko jest odpowiedzialność, bo jeżeli istota jest świadoma, to mniej więcej chociaż zdaje sobie sprawę, jakie będą konsekwencje jej czynów. Nie jest to jej obojętne. I tutaj mamy teoretycznie rozróżnienie pomiędzy musieć a móc. Ja wielokrotnie Państwu już mówiłem, żeby dochodzić do tej wolności, czyli do świadomości mogę, zamiast świadomości muszę. Ale tak naprawdę to dojście do tej głębi moralnej w tym relatywizmie, w tym trzecim poziomie tej wolności, to oznacza właśnie umiejętność, proszę Państwa, balansowania pomiędzy odpowiedzialnością a wolnością. I nikt nie da Wam gotowego kodeksu, gotowych reguł w tym momencie, jak macie postępować, jak macie żyć. Proszę Państwa, w zasadzie, no chyba, że tutaj reguły miałbym powiedzieć, reguły, które nie są regułą. Żyć w zgodzie ze sobą. Można by przyjąć taką regułę. Ale z drugiej strony ktoś powie, że ktoś na takim zerowym poziomie świadomości, ogarnięty rządzami, także żyje w zgodzie ze sobą, że nic go nie blokuje, nic mu nie przeszkadza. No i w zasadzie będzie miał rację. Wiecie Państwo co? Bo żyć w zgodzie ze sobą, to mam na myśli, a wielokrotnie to zdanie powtarzam, żyć w zgodzie, proszę Państwa, z całą swoją istotą, a nie tylko posłusznie, jak, że tak powiem, marionetka, papetka, wykonywać na skinienie, na każde skinienie palca naszego ego, każde posunięcie. Chodzi o wypracowanie tego, co wyrabiamy sobie. Znaczy, tu na razie skorzystać i dobrze przerobić tak naprawdę ten drugi poziom kodeksu moralnego. Ten drugi poziom moralności, to nawet zdolność do poświęceń, żeby wypracować sobie tą głębię, bo kiedy wypracowujemy sobie na tym drugim poziomie, proszę Państwa, tą głębię, tam uczymy się zdolności do odpuszczania zamiast do porzucania. I jeżeli nie przepracujemy zdolności do odpuszczenia, to próbując na siłę wkroczyć na trzeci poziom, ten relatywizm, czyli wolność, to będzie ona bardzo pozorna. Wypłuczemy się jakby z treści i wartości. Proszę Państwa, i wiecie co? Miałem trochę mówić o tej przyszłości i jeszcze parę słów Państwu opowiem. No proszę Państwa, jeżeli mamy
przejść do nowej rzeczywistości, mamy ją tworzyć, budować, to jakby bardzo ważne staje się to, abyśmy osiągnęli też wyższy poziom moralny. My tak bardzo często mówimy o tym rozwoju świadomości, ale wiecie co? Jest tak, że sam poziom świadomości istoty nie zawsze przekłada się na osobowość. I chodzi o to też, żebyśmy właśnie między innymi poprzez odpowiednio wysoką moralność tą swoją świadomość przekładali na osobowość. I im bardziej, tutaj no, widzę, jest ileś pytań o miłość, ja mogę użyć takiego porównania, że im bardziej, proszę Państwa, jesteśmy zgodni, spójni na poziomie osobowości ze świadomością całej swojej istoty, tym bardziej jesteśmy w tak zwanej miłości. Miłość to zrozumienie, zrozumienie siebie, czucie siebie, zjednoczenie z rzeczywistością, postępowanie zgodnie z nią, ale proszę Państwa, tak jak kolejne etapy nazwałem, przytoczę po kolei, zerowy poziom moralności, proszę Państwa, brak moralności, czyli rządza. Pierwszy poziom moralności, moralność biegunowa, poddanie się zasadom, regułom. Drugi poziom moralności, moralność kodeksowa, poświęcenie, zdolność do poświęceń, poświęcenia siebie, poświęcenia jakiegoś programu, poświęcenia reguły, a wreszcie zdolność do odpuszczenia na tym poziomie. I proszę Państwa, trzeci poziom, relatywizm moralny, wolność. I wiecie co? Żeby dojść do tej wolności, to trzeba szczerze sobie zrobić ten tak zwany rachunek sumienia i przejść szczerze i dogłębnie przez wszystkie te poziomy moralności w swoim życiu. Bo znam, proszę Państwa, i wiele razy się spotykałem z przypadkami sytuacji, gdzie ludzie na siłę próbują przejść nawet na ten trzeci poziom moralny, ten relatywizm moralny, a nie mają zrobionego porządku na poziomie zerowym. I wcale nie jest to automatyczne i oczywiste, bo każdy z nas jakieś odruchy, instynkty, żądze i tak dalej ma i należy zaakceptować chociażby instynkty, które posiadamy, a nie z nimi walczyć. One są w tym ciele i w porządku są, no może się zmienią, pewnie da się to trochę zmienić, przeprogramować, ale przede wszystkim trzeba dojść do zrozumienia ich akceptacji. Wtedy łatwiej jest nam z moralnością biegunową, bo mimo wszystko na pewnym poziomie osobowości naszej, w ciągu naszego życia, kiedy się rozwijamy, będzie chociaż krótki etap, krótki moment, w którym w jakiś sposób będziemy się uczyli żyć wśród społeczeństwa i każde dane społeczeństwo, nawet jeżeli będzie bardzo świadome, będzie miało jakieś reguły, bo mają one po prostu sens. Nie wszystkie mają sens, ale są takie, które mają sens i proszę Państwa, owszem, pomijając to, jaki sensowny jest to, że w tej chwili mamy w cywilizacji dalej samochody, bo mogłoby być coś doskonalszego, ale są przesadne zasady ruchu drogowego, ale jednak to, że są konkretne reguły typu kto kogo może, kiedy kto pierwszy może skręcać na skrzyżowaniu, ma to nieraz całkiem niezły sens. I jeżeli by pozbyć tych wszystkich zasad, no to musielibyśmy, owszem, to jest możliwe, ale musielibyśmy mieć super świadomość, żeby się po prostu na tych drogach przy jakiejś odpowiedniej prędkości nie pozabijać, proszę Państwa. Oczywiście część reguł jest tutaj bardzo przygniatająca i ograniczająca dla ludzi, to już zupełnie inna sprawa. Ale pewien poziom zasad wzajemnego współistnienia jest nam potrzebny. Natomiast nie powinien być on dogmatyczny. Ten pewien poziom zasad, jeżeli chcemy być świadomą, rozwijającą się istotą, powinno się przejść.
i dojść do poziomu, w którym my te wewnętrzne zasady zaczniemy sobie budować poprzez właśnie odkrywanie siebie. Na drugim poziomie tej moralności kodeksowej, to o ten kodeks nie chodzi, o to koniecznie, żebyśmy spisali sobie reguły, ale żebyśmy my wyrobili sobie czucie siebie, żebyśmy my nauczyli się postępować zgodnie ze sobą. Nazwałem ten etap też poświęceniem, dlatego że niejednokrotnie się okaże na tym poziomie moralności, że żeby postąpić w zgodzie z sobą, coś będziemy musieli poświęcić. Na przykład jakiś nasz zysk materialny albo zysk społeczny, czyli staniemy przed dylematem, gdzie postąpienie zgodnie z sobą będzie nie w zgodzie z jakiegoś rodzaju chociażby obyczajowością społeczną. I proszę Państwa, przykład taki z życia, bardzo prosty, ja też mogę nawet o sobie, proszę Państwa, opowiedzieć. Różne to perturbacje oczywiście w tym życiu miałem, ale w momencie, jak te kilka lat temu przechodziłem na wegetarianizm, no nie będę się wgłębiał w szczegóły, ale wiecie co, między innymi z pobudek moralnych, no bo nie tylko, to naprawdę zauważyłem, że no można powiedzieć, że sporo musiałem poświęcić. W zasadzie w praktyce tak było, bo był pewien czas, że jeśli chciałem to zrobić, a robiłem to zgodnie ze sobą, to faktycznie przez pewien czas, no później to już jakby przeszedłem dalej z tym, ale na początku musiałem pewne rzeczy no, zreformować najzwyczajniej. I rzeczywiście doszło do pewnego poziomu konfliktu z rzeczywistością. Oczywiście nie dotyczyło to tylko tego, bo w moim życiu, i to Państwu, tak jak wiecie doskonale, no w tej chwili, jak ja tutaj tworzę te audycje, no to być może one są w jakimś sensie w konflikcie z rzeczywistością, ale wiecie co, jeżeli przejdzie się ten drugi etap, pomija się to poświęcenie, dochodzi się do tej wolności, wiecie co, ja w tej chwili z każdym człowiekiem mogę porozmawiać i nie ma problemu. Dlatego, że już nie ma tego patrzenia na zasadzie, o, ten jest niezgodny z moim kodeksem, coś niezgodne, to ja muszę tak i tak. Ja w tej chwili, proszę Państwa, nic nie muszę, cokolwiek mogę. Tyle, że nie chodzi o uciekanie od odpowiedzialności. To jest ten problem, który też zresztą jakiś czas przepracowywałem. To móc, to nie oznacza, że cokolwiek wykonam i mam to gdzieś. To, proszę Państwa, móc oznacza, że mogę cokolwiek w zgodzie z całym sobą to robiąc. I jeżeli ja rzeczywiście robię coś w zgodzie z sobą, to robię to ze świadomością siebie i chociaż względną świadomością konsekwencji swoich czynów. W momencie, kiedy ja jestem, kiedy jest się na tym trzecim poziomie, to robi się coś i nie ma założenia chociażby krzywdzenia innych. A to, że rzeczywistość jest jakaś tam i komuś się zawsze coś nie spodoba, no proszę Państwa, tak jest i dopóki jakieś ocenianie będzie i nie wszyscy, a raczej szybko wszyscy, ja nie wiem, czy w ogóle jest to możliwe, żeby wszyscy przeskoczyli na ten trzeci poziom moralności, no to powiedzmy jakiegoś typu tego perturbacje będą. I co ważnego Państwu chcę powiedzieć, żebyście zrozumieli, że tak samo jak ja z poziomami świadomości, jak ludźmi, i tak samo z poziomem moralności. Każdy jest na trochę innym, nie lepszym, nie gorszym, tylko ważne jest, żeby to zrozumieć. Jeżeli spotykacie kogoś, kto jest na pierwszym poziomie moralności, tej moralności biegunowej, myśli absolutnie dualnie, dobro, zło, nie ma dylematów, jest czarne, białe,
to nie należy go karcić i osądzać za to, że taki jest, tylko należy go zrozumieć. I jeżeli macie się za bardziej świadomych, to umieć wchodzić w tą relację. Bo bardzo często moralność przekłada się właśnie na umiejętność wchodzenia w relacje. Jeżeli, że tak powiem, czujemy to w środku, to szanujemy, że tak powiem, tą odmienność drugiego człowieka i po prostu przestaje to być dla nas problem. Widzicie Państwo, mnie się oczywiście, że nie do końca wszystkie rzeczy w Matrixie podobają i jest wiele rzeczy, które chciałbym zmienić, ale nie ma żadnej rzeczy, którą chciałbym komuś narzucić. A wiecie dlaczego? Nie dlatego, że właśnie jest mi obojętna, jaka będzie ta rzeczywistość, bo nie jest to obojętne. Tylko wiem, że po pierwsze w tej chwili nie zmienię niczego w ten sposób. A dwa, że starając się narzucić innym, wprowadzę tylko atmosferę walki i tak naprawdę zaniżę moralność. To jest to, co często w filozofii było nazywane, proszę Państwa, też cnotą. Nie chodzi o to, żeby dogmatycznie się tego trzymać i śrubować swój poziom, tylko nauczyć się znowuż balansować pomiędzy doświadczaniem a umiejętnością znowuż bycia w tej rzeczywistości w sposób taki rozsądny i odpowiedzialny. Bo niektórzy mogą pomyśleć, że ten relatywizm, to dojście do trzeciego poziomu, to jest tak, że mogę cokolwiek i już nic mnie nie dotyczy. Proszę Państwa, wszystko nas dotyczy i my dotyczymy wszystkiego. Jeżeli jesteśmy połączeni w jedności, to wpływamy na wszystko. Tylko nie o to chodzi, żeby się tym zamartwiać i przejmować, tylko żeby umieć to brać pod uwagę. Na tym trzecim poziomie będziemy mieli bardzo dużo dylematów, ale dylematy te powinny być dla nas budujące, a nie ograniczające. A proszę Państwa, mógłbym tak rozwijać bardzo, bardzo długo, ale myślę, że czas powoli na Państwa pytania. Ja jeszcze tylko powiem, przygotujcie sobie, że tak powiem, mentalnie przestrzeń na, że tak powiem, wytworzenie kilku tutaj pytań. Natomiast ja Państwu powiem tak a propos tej wizji przyszłości, że bardzo często się mówi o tym, że tutaj hierarchia jest zła i tak dalej. A wiecie co? Wiele wartości w trakcie naszego tutaj rozwoju cywilizacyjnego zostało zdeprecjonowanych. Istoty jednak o wyższej moralności czy też świadomości powinny, że tak powiem, mieć ten większy wpływ na rzeczywistość, ale proszę Państwa, większy wpływ na rzeczywistość nie oznacza narzucania, tyranii, kierowania nawet wręcz światem, tylko oznacza umiejętność do wnoszenia więcej wartości. Jeżeli istota ma więcej świadomości, to jest po prostu w stanie z siebie więcej wnieść do rzeczywistości, więcej stworzyć. I na tym to w sumie polega. I wtedy nie trzeba, proszę Państwa, narzucać komuś, bo po prostu wnosi się to, co się w sobie ma.
I jeżeli chodzi o naszą przyszłość, to na pewno bardzo ważnym aspektem będzie tutaj twórczość. Tworzenie właśnie czegoś. Każdy będzie tworzył coś w miarę możliwości, co będzie zgodne z nim. Tak ja to widzę. I wtedy bardzo wiele rzeczy ucieka i prawdę mówiąc, bardzo szybko, bardzo wielu ludzi, mając możliwość tworzenia, naturalnie przejdzie bardzo szybko przez zerowy i pierwszy poziom świadomości, znaczy moralności, do tego poziomu co najmniej drugiego. I dopóki nie przejdziemy to co najmniej tego na poziomie ludzkości, tego co najmniej drugiego poziomu moralności, to będziemy mieć cywilizację, która będzie żyła na poziomie rywalizacji, bo na pierwszym, proszę Państwa, poziomie moralności jest rywalizacja, stała rywalizacja. Ludzie, istoty na tym poziomie moralności stale w sumie walczą o pokazanie, kto tutaj jest lepszy, kto bardziej moralny, kto doskonalszy. Po to też, między innymi, żeby mieć lepszą pozycję i móc innym mówić, jak mają żyć. Także ja Państwu nie chcę mówić, jak macie żyć, dlatego tak w wielu miejscach oględnie to wypowiadam. A co dla siebie wyciągniecie, każdy coś tam wyciągnie. No i a propos wyciągania czegokolwiek, ja tutaj mimo wszystko pozwolę sobie powiedzieć, bo proszę Państwa, od jakiegoś czasu my tutaj też prowadzimy dość intensywne prace nad naszym portalem i było wiele takich momentów, kiedy ileś osób tam się upominało do mnie a propos niesprawności funkcjonalności. Wiecie Państwo co? No, staramy się jak możemy, ale faktycznie różnie to wychodzi i czasami po prostu brakuje nam czasu, ludzi, funduszy. Także już tutaj nie będę wymieniał całej listy, ale wielu z Państwa się upominało o, że tak powiem, taki gadżet w postaci funkcjonalności a propos możliwości wpłacania na projekty. Proszę Państwa, został tutaj przygotowany projekt przez naszych twórców, informatyków. No tutaj przede wszystkim bardzo dużo roboty Andrzeja, Łukasza i Alana, którzy nam tutaj bardzo, bardzo dużo w tym temacie zrobili, pomagają niesamowicie wiele w zakresie portalu, za co im serdecznie dziękuję ze swojej strony. No i jeżeli byście rzeczywiście ktoś miał możliwość czy chęć, to bardzo prosimy o wsparcie naszych różnych inicjatyw. Jest w tej chwili bardzo wyraźnie pokazane, wylistowane, co jak wygląda, także każdy będzie miał możliwość podejrzeć i już nie będzie, że tak powiem, tematu tych wątpliwości, które wcześniej się pojawiały, na co, gdzie i jak pieniądze idą, także jeżeli ktoś będzie miał taką możliwość, byłoby, że tak powiem, bardzo miło. Jeszcze z takich drobnych ogłoszeń, no to proszę Państwa, zobaczymy jak z tymi różnymi tematami, ale też przypominam cały czas o tym, że coraz intensywniej się staramy tutaj ruszać też z tematem działań za granicą. Z Joanną byliśmy niedawno w Londynie, z czego niedługo materiały, mam nadzieję, ukażą się. Tam grupa osób, bardzo sympatycznych ludzi, u których mieliśmy okazję robić wykład w Polish Success Center. No to bardzo, bardzo wiele sympatycznych ludzi tam było i proszę Państwa, no powinni nam dostarczyć materiał, z czymś z chęcią się tam podzielimy, bo myślę, że też bardzo ciekawy wykład tam udało nam się poczynić. No i jeżeli o ten wątek chodzi, proszę Państwa, my chcemy tutaj prężnie wychodzić za granicę, bo jednak ta integracja, dostarczanie informacji, wiadomości jest istotne. Jeżeli byliby możliwi, chętni tłumacze, częściowo już działamy w tym temacie, żeby tłumaczyć nasze audycje, no ale jednak to idzie powoli i opornie i móc dzielić się tą wiedzą za granicą i w drugą stronę wiedzą z zagranicy, to też by była mile widziana pomoc.
Staramy się w tej chwili ileś projektów, także między innymi kulturalne projekty, proszę Państwa, a propos chociażby muzyki, jest wiele wspaniałych informacji, jednak niestety głównie po angielsku, a propos chociażby konspiracji stroju i temperowania stroju, zmiany skali. I no szczerze mówiąc, w języku polskim w zasadzie jest jeden dobry artykuł w tym temacie, także jeżeli byłyby osoby chociaż mogące przetłumaczyć też w drugą stronę, czyli z angielskiego na polski, jak najbardziej byśmy prosili. I tutaj, proszę Państwa, w portalu głównym jest do nas kontakt w naszej ekipie do współtwórców, także jeżeli byście w zakresie kultury mieli, że tak powiem, jakiś, że tak powiem, temat do poruszenia, to tutaj z Mieckiem Mieczysławem Braszką prosiłbym o kontakt. Też tam w sprawie edukacji i kultury bardzo intensywnie działa. Oczywiście nie tylko ona, ale tutaj, że tak powiem, jest głównym kontaktowcem w tym temacie. No i jeżeli jeszcze chodzi o startowanie, to proszę Państwa, coraz intensywniej działamy w tej chwili już. No fakt, że to idzie, jeszcze się rozrusza, ale już w tej chwili działamy z naszym portalem handlowym i rzeczywiście staramy się już uruchomić ten alternatywny obieg informacji, alternatywny obieg dóbr, także zachęcamy do obejrzenia portalu, także uwag, no i już korzystania, ponieważ już troszeczkę artykułów w tej chwili się tutaj znajduje po bardzo dobrych cenach i naprawdę konkurencyjnych. No i oczywiście też użytkownicy mogą jak najbardziej dodawać, ja w tej chwili już nie będę tutaj opisywać wszystkiego, co ma miejsce na tym portalu. Zachęcam po prostu do odwiedzenia, skorzystania. No a teraz poproszę pytanka, że tak powiem, jedziemy dalej z tematem. Ja już patrzę, co Państwo tutaj ewentualnie w międzyczasie na czacie stworzyli. I słucham Państwa. To jest bardzo fajne pytanie, bardzo w temacie, proszę Państwa. Czy człowiek dobry, chcący żyć z innymi w zgodzie i ze sobą, może być na niskim poziomie moralności, na przykład pierwszym, drugim? Proszę Państwa, jak najbardziej może być. Tylko pytanie jest oczywiście zawsze o to, co znaczy człowiek dobry. Ja powiem tak, żebyście nie zrozumieli tego jako krytykę, ale znam trochę ludzi, można by powiedzieć prostych ludzi, którzy się kierują właśnie bardzo prostymi regułami, czasami, no właściwie bardzo często takimi absolutnymi sztampami, gotowcami myślowymi, ale jednak wybranymi gotowcami myślowymi z Matrixa. I to częstokroć są naprawdę dobrzy ludzie. Żyją zgodnie z sobą w jakiś sposób tak, bo wybierają te reguły dla siebie i da radę to osiągnąć, oczywiście w jakimś tam określonym tempie, określonym zakresie, bo proszę Państwa, bycie dobrym zależy właśnie, jak zrozumiemy. Jeżeli to jest takie spełnianie się na co dzień, to może być jak najbardziej. Jeżeli chcecie zrozumieć jako bycie dobrym, czyli szukanie bycie takim jakimś wielkim działaczem, zbawcą, zamykamy się wtedy w takiej sztampie, w takim pudle, bo bardzo fajnie jest działać, ale proszę Państwa, tak samo ja też, i tego nie polecam nikomu, nie szukam jakby usprawiedliwienia od swojej zwykłej, codziennej rzeczywistości na ten moment, bo nie mówię, że nie zawsze tak było, ale od swojej zwykłej codzienności poprzez działania chociażby, które w tej chwili nawet czynię, czyli te tworzenie kolejnych audycji, przekazywanie wiedzy, to nie może być oderwane od rzeczywistości i ta zwykła, w cudzysłowie, codzienna, szara rzeczywistość jak najbardziej ma bardzo duże znaczenie.
Także tak może być, aczkolwiek jaki odsetek takich ludzi jest, no myślę, że niestety nie za dużo, ale jest to hipotetycznie możliwe. No i jest, proszę Państwa, kolejne pytanko, kolejne pytanie, które byłem prawie pewien, że się dzisiaj pojawi. A już je czytam. Czy Elizabeth i były papież zostaną aresztowani? Bo takie słuchy chodzą po internecie. Proszę Państwa, korzystając, że mam audycję, to powiem Państwu tak, że pozwolę sobie lekko zażartować, ale jakoś tak się przypadkiem zbiegło, że tutaj wolnoludzkościową ekipą pojechaliśmy zrobić wykład do Londynu i przedstawić takie, powiedzmy, w miarę rewolucyjne rzeczy. Myślę, że nam to w miarę dobrze poszło. I akurat w momencie, kiedy tam dojechaliśmy, proszę Państwa, Elizabeth zaczęła chorować, a potem zwijać manatki i gdzieś tam uciekać. No dobra, czyżby się aż tak wystraszyła naszego światła? Pewnie nie, ale wiecie Państwo co? Powiem tak, że nie mam absolutnie pojęcia, czy zostaną aresztowani. Nie miałem okazji tego wątku tak dobrze pośledzić. Rzeczywiście różne tutaj słuchy po internecie chodzą, ale ja tylko zdążyłem to sobie przejrzeć. Jak miałbym obstawiać, to jednak bym powiedział, że aresztowani nie będą. Tak tylko bardzo zgrubnie obstawiam. To proszę nie rozumieć jako moją predykcję, bo zaznaczam, że tematu nie zbadałem, ale obstawiałbym, że jednak nie zostaną aresztowani, a raczej a jeżeli już, to gdzieś się skryją i po prostu, że tak powiem, zostaną usunięci z widoku, tak zazwyczaj bywa. I tak dotąd było też w przypadku takich większych organizacji, które po prostu ludzi, którzy powiedzmy w jakiś sposób się okazywało, że byliby niewygodni, to najwyżej zostawali usuwani raczej w cień niż zamykani, no bo wtedy by to organizacji, że tak powiem, szkodziło. Ale czy tak na 100% będzie? No, jeżeli uda mi się bardziej zbadać wątek, to postaram się, że tak powiem, udzielić bardziej wiążącej odpowiedzi. O, kolejne bardzo dobre pytanie. Tutaj od użytkownika Nika 91. Proszę Państwa, czytam. Jak mają się poziomy moralności do poziomów rozwoju świadomości? Czy im wyższy poziom, tym wyższy poziom moralności? I tu jest problem. Bo niestety niekoniecznie. Ja bym powiedział tak, że im wyższy poziom świadomości, tym potencjalnie łatwiej jest osiągnąć wyższy poziom moralności. I jeżeli ktoś ma poziom świadomości wedle tej klasyfikacji, który tutaj głównie stworzyła Joanna, to zaczynając od tego poziomu czwartego, czyli filozof, to jest w stanie realnie osiągnąć ten trzeci poziom moralności, ale nie jest to żadnym gwarantem, że ktoś na poziomie świadomości filozofa będzie w stanie osiągnąć ten relatywizm moralny. Niemniej jednak faktycznie na ten trzeci poziom moralności, czyli właśnie ten relatywizm moralny, tą wolność, no nie powiem, że to niemożliwe, ale prawie bez szans jest do osiągnięcia dla osób, które mają pierwszy, drugi i trzeci poziom świadomości. Może się tak zdarzyć, ale słabo to widzę. Także to jest związane raczej w ten sposób, że ten poziom świadomości, w szczególności poziom świadomości istoty, oznacza ten maksymalny próg, który w danym momencie nasza osobowość jest w stanie osiągnąć. A czy go osiągnie, no to już bywa bardzo różnie. Widzę, że tutaj jest męczący wątek, ale faktycznie on nawet bardzo dobrze się wiąże, jakby to powiedzieć, bardzo dobrze się wiąże z wątkiem moralności. Proszę Państwa, czytam pytanko. Jacku, powiedz dokładnie, jak wygląda
Na czym konkretnie polega kompletacja cienia? Czy jest jakiś sposób, żeby skrócić ten okres? Proszę Państwa, kompletacja cienia to jest coś, co może się pojawiać w ciągu prawie całej ewolucji istoty, ale bywają okresy, kiedy jest to intensywniejsze. I najczęściej najintensywniejsza jest to, kiedy istota w korsupie, będąc na tej ścieżce oddolnej, ma około 60% wypełnienia korsupa. Wtedy to zaczyna on się usamodzielniać i mnóstwo rzeczy, które było leżało odłogiem, zaczynają gwałtownie wychodzić i wymuszać przepracowanie ich. Natomiast nad tym cieniem, czyli właśnie tym nieuświadomieniem się na to, co ma się w strukturze, czyli nieświadomością w sumie własnych programów, także na tym wyższym poziomie, bo nie tylko osobowości, ale także na poziomie korsupa, przychodzi się zmierzyć. I można się z tym mierzyć na każdym poziomie, można się z tym mierzyć wcześniej. I właśnie jeżeli chodzi o skrócenie tego okresu, proszę Państwa, to jest przede wszystkim regularna praca z uświadamianiem się. Im bardziej świadomi jesteśmy swoich programów, tym łatwiej, tym mamy szerszy kontekst siebie i tym łatwiej, kiedy pojawi się coś nowego, zaskakującego, jesteśmy w stanie w krótszy, skuteczniejszy sposób, bez generacji różnych problemów i traum, a przynajmniej takiej ich ilości, to po prostu skutecznie przerobić i obrobić. Jeżeli chodzi o tą kompletację cienia, to przebiega ona zarówno na poziomie jakby iluś wcieleń może przebiegać, czyli że cały korsup kompletuje sobie cień, ale też może być na poziomie osobowości i bardziej rozwijające się osoby, prawie każda w swoim życiu taki etap przejdzie, kiedy to otworzy się bardziej na siebie i przyjdzie więcej tych, że tak powiem, cienistych elementów. I najważniejsza rzecz, którą można z tym zrobić, to te cieniste elementy, proszę Państwa, czyli to, co jest schowane, zaakceptować. Akceptacja oznaczająca w tym wypadku nie na zasadzie jest, aha, dobra i zostawiam, tylko akceptacja dobra jest takie i takie, ok, uświadamiam się dalej, pracuję z tym. Ja teraz przedstawiam konkretną regułę, może lekko dogmatyczną, ale proszę Państwa, jeżeli przychodzi, zauważamy ten nasz cień i nie zaczynamy z nim pracować, to ta akceptacja, którą chcemy sobie jakąś tam techniką wyrobić, najczęściej niestety polega tylko na zepchnięciu jego, czyli spychamy do poziomu, powiedzmy, podświadomego, czy to swojej osobowości, czy wręcz korsupa i później mamy niestety jeszcze więcej syfu, jeszcze więcej śmieci, to takie zamiatanie pod dywan. Tego absolutnie nie polecam. Polecam przepracowywać to i rozumieć. Natomiast jeżeli chodzi o tą kompletację cienia, niekoniecznie chodzi o to, żeby starać się w krótkim czasie absolutnie wszystkie programy na siłę przerobić. W pierwszej kolejności jest zrozumieć i przerabiać stopniowo. Takie staranie się, przyspieszenie na siłę w danym momencie częstokroć przynosi dokładnie odwrotny skutek, bo jest robione powierzchownie. Wiele rzeczy do przepracowania to nie są tylko schematy, w szczególności jeżeli to jest faza kompletacji cienia nie osobowości, a korsupa, to proszę Państwa, są na tyle głębokie tematy, że nie wszystko zamknie się w jakimś programie, ale wiele rzeczy trzeba wyczuć, na przykład często naszym cieniem jest brak zrozumienia tej głębi wszechświata, jego praw funkcjonowania, nieczucia właśnie tych treści rdzenia, czyli tych podstawowych wartości. I tego nie da się tak po prostu obrobić logicznie, wrzucić, wyrzucić program, tylko trzeba to poczuć, przerobić, doświadczyć. I w związku z tym otwartość na konkretne doświadczenia jest na pewno niezbędnym elementem do przepracowania swojego cienia. I tutaj bardzo związane pytanie, czy te poziomy przechodzi się w ciągu jednego życia? Od czego zależy, jak szybko te poziomy się przechodzi? Proszę Państwa, zarówno poziomy świadomości, jak i poziomy moralności w danym życiu się przepracowuje. Tylko że jeżeli zwykle jest tak, że jeżeli we wcześniejszych życiach sięgaliśmy do jakiegoś poziomu świadomości, czy też poziomu moralności, to w kolejnym życiu łatwiej i szybciej dochodzimy do danego poziomu. Żeby to było zrozumiałe, przykładem, jeżeli ktoś w zeszłym wcieleniu
sięgnął do piątego, powiedzmy, poziomu świadomości, którego zdecydowana większość ludzi w ogóle nie sięga, to w następnym wcieleniu przykładowo dojdzie do tego poziomu świadomości jako nawet nastolatek, gdzie zwykle jest on przypisywany dopiero bardzo dojrzałym wiekowo mędrcom. Tak może oczywiście być, tak nie musi być, ale tak często bywa. Natomiast zwykle jest tak, że jeżeli wcześniej w swojej ewolucji, przynajmniej w tym cyklu, nie sięgnęliśmy jakiegoś poziomu świadomości w ogóle, to w momencie, kiedy się do niego dokopiemy, to jednak już to idzie dużo wolniej. Dlatego często, w szczególności, proszę Państwa, jak się mówi teraz, że schodzą jakieś wysokie, rozwinięte dusze, one bardzo szybko dochodzą do wyższych poziomów świadomości i moralności, dlatego że mają to przepracowane. Ale też dochodzą do pewnego pułapu i później idzie to już wolniej. I tak zazwyczaj jest. Kolejne pytanie, dobrze. Na jakim poziomie moralności są istoty dążące do rozkładu? Proszę Państwa, i tu jest pewien problem. Nie ma stałej reguły. Teoretycznie dążyć do rozkładu można z każdego poziomu, ale zazwyczaj, żeby się dobić i stać się dążącym do rozkładu, to trzeba dojść do jakiegoś poziomu. Trzeba zazwyczaj uzyskać tego korsupa. I najczęściej jest to dojście do tego drugiego poziomu moralności lub nawet wyżej, czasami trzeciego. I w trakcie bycia dążącym do rozkładu się jakby w tej moralności istota częstokroć, że tak powiem, upada, ale bardzo często tym punktem startowym jest ten drugi bądź trzeci poziom nawet. Bo właśnie w tym kodeksie można się zakopać na właśnie tego zbyt gorliwego wojownika, czy też wręcz fanatyka. Natomiast w trzecim poziomie też jest ileś zagrożeń, proszę Państwa, jest zagrożeniem zamiast neutralności obojętność i w trzecim poziomie jest, że tak powiem, zamiast wolności, takiej prawdziwej wolności, jest zagrożenie takiej, no można powiedzieć, pozornej wolności, czyli tak naprawdę porzucenia odpowiedzialności za swoje czyny. I to czasami doprowadza do zbyt wielkiej nierównowagi w rozwoju i w rezultacie do rozpoczęcia bycia dążącym do rozkładu. Okay. Jacku, a co z jaszczurami? Jaka jest ich moralność wobec ludzi? Który to stopień wobec nas? Przecież stoją podobno wyżej w ewolucji kosmicznej, a co z tymi implantami, wykorzystywaniem i porywaniem ludzi? Proszę Państwa, jest tak, że właśnie problem jaszczurów polega na tym, że one w zasadzie, nie powiem, że w ogóle, ale właśnie to jest przykład istot, które w wielu zakresach sięgają poziomem świadomości wyżej niż, powiedzmy, ludzie, ludzkość, ale niekoniecznie poziomem moralności. I stąd właśnie te dysonanse i te ich posunięcia. Nie powiem, że takich nie ma, bo też nie mam jakby aż tak wielkiej ilości takiego ogromu doświadczeń, ale ja przynajmniej na ten moment nie kojarzę, żebym spotkał jakiegokolwiek jaszczura, który by miał, że tak powiem, w sobie chociaż cień trzeciego poziomu moralności, czyli tego relatywizmu moralnego. Mają w sobie często bardzo dużo tego pierwszego poziomu, który właśnie tutaj na Ziemi skutecznie narzucają i narzucali. Mają, co po niektórzy, w sobie dużo drugiego poziomu, ale z tym trzecim jest kiepsko. W zasadzie wręcz bym powiedział, że to ludzie lepiej wychodzą, mimo że średnio mniej świadomi od jaszczurów niż właśnie oni.
z tym trzecim poziomem. Proszę Państwa, jak można rozpoznać dążącego do rozkładu? Nie ma do końca stałej reguły. Przede wszystkim zazwyczaj jest tak, że to jest istota, która będzie się coraz bardziej pogrążać właśnie w rozkładzie, cierpieniu, żalu, w takich powiedzmy niskich stanach, niskich emocjach. Dwa, że im bardziej szwankuje dana struktura, tym bardziej dana istota będzie panicznie szukała zasilania, a więc uwagi innych istot, angażowania innych istot, zmuszania innych istot do słuchania jej woli i tak dalej. No w praktyce można by powiedzieć, że tutaj ciężko to opisać takiego poziomu zwykłego ludzkiego, moralnego, czy też obserwacji takiej trzeciogęstościowej. No powiedzmy, że to jest człowiek, którego będziemy odbierać jako niesympatycznego i w tej niesympatyczności wzrastającego. Aczkolwiek nie znaczy, że każdy niesympatyczny człowiek jest dążącym do rozkładu. Tutaj nie należy tego szufladkować, bo mogą być różne powody bycia tak zwanym niesympatycznym, ale no tak z reguł mogę podać. No, proszę Państwa, widzę z trochę innego powodu, ale to się z moralnością całkiem nieźle, że tak powiem, łączy. Jest takie pytanie. Proszę Państwa, dlaczego teraz w Matrixie tak bardzo promowany jest homoseksualizm? O co chodzi? Proszę Państwa, jest to w sumie bardzo proste. Zasada dziel i rządź. Stworzenie na wszystkich płaszczyznach i to jest kolejna z płaszczyzn różnego rodzaju podziałów. Takich, żeby wprowadzić takie stany, żeby coraz więcej ludzi było skłóconych ze sobą, zamkniętych w jakichś różnych pudełkach, organizacjach i tak dalej. Tak samo jak z homoseksualizmem wykorzystywany jest temat feminizmu, temat ekologii, i nawet częstokroć wykorzystywany jest temat też właśnie tych alternatywnych różnych środowisk i działań. Temat religii, żeby tworzyć podziały państwowości, narodowości. A ponieważ religia i nacjonalizm, powiedzmy, że powoli zaczyna wychodzić z mody, no to, że tak powiem, żeby odwrócić ludzką uwagę, no to znajduje się coraz to nowsze sposoby na to. A tutaj mam takie śmieszne, proszę Państwa, pytanie. Przepraszam, jeżeli kogoś urażam, śmiejąc się z niego, ale już odpowiadam. A pytanie brzmi, a co jest ważniejsze, świadomość czy moralność? Proszę Państwa, to ja zadaję pytanie i niech każdy sobie zada pytanie właśnie, co dla niego jest ważniejsze. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Powiem tak, jeżeli chodzi o wchodzenie w relacje z drugim człowiekiem i życie z nim, to jednak ten poziom moralności okazuje się ważniejszy niż poziom świadomości. Natomiast jeżeli chodzi o zdolność do bycia twórcą, no to jednak ważniejszy się okazuje poziom świadomości. No i co jest lepsze? Ja oceniać nie będę. To jest takie stwierdzenie. Świadomość równa się moralność, tylko postrzeganie moralności jest wówczas inne. Tak, proszę Państwa, jest to sytuacja niemalże optymalna, rzeczywiście, jeżeli dojść by do tego, żeby zrównać właśnie moralność ze świadomością i świadomość z moralnością. Wtedy naprawdę taka istota, no powiedzmy, czuć od niej tę spójność i tę głębię. Może tak. Tutaj jest taki prosty weryfikator, proszę Państwa. Ale dobrze, już odpowiadam. Jak ma się kłamstwo do poziomu moralności? Proszę Państwa, przede wszystkim ma się nijak.
Znaczy ma się nijak w tym sensie, że zależy co, gdzie, jak i zakłada. Mogę się to przyłożyć do tego, co funkcjonuje w tej chwili w większości dogmatycznych zasad na Ziemi, czyli że tak, w tym środowisku, które mamy najczęściej, ktoś na poziomie zerowym nie będzie miał żadnych zahamowań, więc żadnego problemu, żeby kłamać. Ktoś na pierwszym poziomie moralności będzie miał jakieś zahamowania związane z tym czy innym kodeksem, który posiada, czyli na zasadzie, że nie kłamać, bo tak jakieś pismo powiedziało, no to czy obyczajowość, no to on w związku z tym nie będzie kłamać. Proszę Państwa, na drugim poziomie chyba kłamać istoty będą najrzadziej, bo jeżeli ktoś dochodzi do budowania tego swojego wewnętrznego kodeksu, no to w praktyce na Ziemi będzie tak, że w zasadzie to ograniczenie, celowo tu nazywam ograniczenie, będzie on posiadał. No i wreszcie na poziomie relatywizmu, ponieważ nie ma tych reguł, ktoś w zasadzie nie będzie miał ograniczenia co do kłamania, aczkolwiek raczej nie będzie kłamać, bo nie będzie miał po prostu takiej potrzeby. No i tutaj też się posłużę, proszę Państwa, przykładem. Ja powiem tak, że właśnie w zakresie tego relatywizmu wszystko zależy od sytuacji, bo wiecie co, w zależności od sytuacji, gdybym ja spotkał jakiegoś, no powiedzmy, bliska mi osoba, w tej chwili bardzo się źle czuje i w jakiś sposób ją mogę pocieszyć, jej pomóc, a jej na przykład się mnie zapyta, czy sytuacja wygląda beznadziejnie, to ja jestem, proszę Państwa, skłonny, jeżeli to będzie miało sens, skłamać jak najbardziej nie powiedzieć jej, że tak, sytuacja wygląda beznadziejnie, za 3 dni skonasz w katuszach. No, proszę Państwa, to nie jest rozwiązanie tematu. Ściemnianie też nie będzie rozwiązaniem tematu, ale chodzi właśnie o tą zdolność wyważania. To, co ja chcę Państwu powiedzieć. To jest adekwatne do różnych poziomów moralności, ale chodzi o to na tym trzecim poziomie, że nie ma gotowej reguły. Wszystko zależy od sytuacji. Generalnie ja na trzecim poziomie i tak bym tej osoby nie okłamał, ale powiedziałbym tak i tak bym kombinował, żeby tego człowieka podbudować i dać mu jakąś szansę na przykład wydostania się z tej ciężkiej sytuacji, a nie mu jeszcze po prostu to pierdzielić, brzydko mówiąc. To jest w sumie dosyć proste założenie. Aczkolwiek to też zależałoby od wielu, wielu elementów. Dlatego ja tak bardzo często mówię, że każdą sytuację, każde coś należałoby rozpatrywać indywidualnie, bo teraz słuchacze co baczniejszy, słuchając tego, co ja mówię, będą mieli mnóstwo zastrzeżeń, bardzo słusznie, ale zrozumcie, że to nie da się przedstawić jako absolutne gotowce. Te elementy, o których ja mówię w krótkich zdaniach, są tylko takimi sztampami, przykładami, a nie finalnym rozwiązaniem tematu jakiegokolwiek. Okej. Okay. Jeśli ktoś urodził się w egregorze, na przykład chrześcijańskim, katolickim, a później odszedł od tej wiary, to jego poziom moralności wzrósł, bo odszedł, czy odszedł, bo zwiększył się jego poziom moralności. Proszę Państwa, nie ma tutaj też stałej reguły, ale powiem tak, że... No może inaczej. Moje subiektywne zdanie, ale człowiek o wysokiej moralności prawie, że jest niemożliwe, aby był gorliwym religijnie. Mówię, zaznaczam prawie, bo mogą oczywiście być wyjątki. Także raczej będzie tak, że czyjś poziom moralności bądź świadomości, ale w tym wypadku mówimy o moralności, będzie się zwiększał i po prostu potrzeba
przebywania w takich zasadach jak egregorze, no będzie coraz mniejsza, bo będą po prostu tej osoby coraz mniej pasować i to będzie tym bodźcem do oderwania się i wydostania z egregora. Okej, kolejne pytanie. Czy z dążenia do rozkładu można zawrócić? Proszę Państwa, we wszechświecie jest w zasadzie niemalże wszystko możliwe. A jeżeli chodzi o dążenie do rozkładu, to można zawrócić, ale zależy, w jak daleko posuniętym stadium się jest, jak zdecydowane jest to dążenie do rozkładu, no i jakie dodatkowe uwarunkowania wchodzą. Z prywatnych moich obserwacji jest tak, że jak ktoś, jakaś istota sięgnie już mocno tego dążenia do rozkładu, to no to w praktyce w zasadzie się nie za bardzo zdarza, żeby się cofnęła z tej ścieżki. No ale teoretycznie taka możliwość istnieje. To jest, proszę Państwa, trochę tak jak no powiedzmy, że z roślinką, czy takim kwiatkiem. Jeżeli nie będzie miał dosyć wody, to jakiś czas, no to będzie nam przysychał więd, więd, więdu, ale dolejemy, on powstanie z powrotem, odrodzi się. Ale jeżeli przetrzymamy go za długo, to potem możemy go zalać hektolitrami wody, on się już nie podniesie po prostu, bo nie da rady, no. Mówiłeś na początku o potencjałach, jakie nas czekają w przyszłości, i powiedziałeś o czymś, co jest bardzo ciekawe i dotychczas nie brane pod uwagę. Czy możesz rozwinąć temat? Proszę Państwa, tak, mogę rozwinąć temat i myślę, że temat zostanie rozwinięty na następnej audycji, kiedy to wstępnie, nie powiem, że na 100%, mam w planach w ten czy inny sposób wpleść trochę szerszy wątek, opowieść na temat tego, jakie, że tak powiem, są przewidywane potencjały dla przyszłości. Wtedy o tym się nieco bardziej wypowiem. Nie da się to w 3 minuty, zostanę po prostu błędnie zrozumiany. Czy homoseksualizm wynika z tego, że ktoś inkarnował sporo razy w danej płci, a teraz wszedł w inną? Proszę Państwa, przyczyn może być wiele. Nie znam jednoznacznej odpowiedzi. Prawdę mówiąc, za mało zbadałem wątek, ale jeżeli chodzi o dużą ilość reinkarnacji, może tak rzeczywiście być z tą zmianą płci. A jeszcze bardziej bym obstawiał z wypracowywaniem cech. To znaczy się jest tak, że my wcielając się tutaj otrzymujemy od korsupa jakiś konkretny aspekt jego do przepracowania, do przejścia. I jeżeli korsup ma, to znaczy to są dwa możliwe przypadki. Jeżeli korsup ma bardzo dużo nazbieranych tak zwanych cech danej płci, czy tam męskich, czy żeńskich, to może wcielić istotę albo na zasadzie takiej, że poszukać uzupełnienia tych cech, czyli powiedzmy żeński korsup wcieli no, się w mężczyznę, w związku z tym ten mężczyzna będzie bardzo żeński, czyli może być homoseksualny, albo wersja druga, że po prostu korsup znajdzie w ten sposób opcję uzupełnienia czegoś, czyli można powiedzieć, że nie tyle poprzez naleciałość korsupa, co korsup ma dużo cech danej płci, powiedzmy męskich, i zrobi wcielenie kobiety po to, żeby po prostu dostarczyć sobie cech żeńskich.
Czy moralne jest przyłożyć na odlew jaszczurowi, który krzywdzi, czy raczej nadstawić drugi policzek? Osobiście jestem za tym pierwszym. Proszę Państwa, zależy, z którego poziomu moralności na to spojrzymy. I zależy od sytuacji. Ja wcale nie jestem, akurat powiem szczerze, za nadstawianiem drugiego policzka. Natomiast przyłożyć na odlew wcale też, znaczy rozwiązania niekoniecznie się kończą po prostu na tych dwóch opcjach. Bo to tak, proszę Państwa, trochę z filozofii Aikido. Powiem tak, można jeszcze zrobić tak, żeby dołożył sobie sam. Jednym z takich moich clue, proszę Państwa, jest coś takiego, że ja generalnie nie zrobię czegoś takiego, żeby komuś dołożyć, skrzywdzić, i nie mam w ogóle takiej potrzeby. Natomiast doprowadzenie do tego, żeby ktoś odebrał w ten czy inny sposób konsekwencje swoich czynów, czy to pozytywne, czy negatywne, jak najbardziej. I w takim razie, jeżeli taki w cudzysłowie zły jaszczur coś robi, no to zróbcie tak, żeby miał okazję po prostu odebrać konsekwencje swoich działań, nic więcej. Nie trzeba go krzywdzić, mieć w tym żadnej zawiści, przykładać mu. Ja oczywiście w tej chwili też upraszczam i też oczywiście należy tego brać tak jakby dogmatycznie. Dobrze, jeszcze ostatnie pytanko. Na jakim poziomie moralności był Jezus? No, proszę Państwa, powiem tak, że nie wiem, na jakim poziomie był Jezus, bo owszem, ileś naszych badań też porobiliśmy i ileś sobie poczytałem na temat jego przeszłości, oficjalnych, nieoficjalnych treści, ale ponieważ jest w tym taki wielki miks, to ciężko mi w ogóle powiedzieć, jak to tam naprawdę wyglądało. Chociaż jak miałbym obstawiać, to jak najbardziej sięgał tego trzeciego poziomu, ale no, ci, którzy korzystali z jego nauk, to może już niekoniecznie. Może tak to powiem. A co on naprawdę powiedział, co on zrobił, no to sprawa bardzo dyskusyjna, na ile w ogóle było jak było, na ile tu jest dopowiedziane, także tutaj no, ciężko to rozpatrywać. Dobrze, proszę Państwa. Powoli czas dochodzi końca. Jako takie clue, podsumowanie całego tematu, jeszcze chciałem tylko Państwu przekazać, powiedzieć, żebyście nauczyli się w tej całej rozwoju tej moralności w tym wypadku. Taka podpowiedź ode mnie. Badać siebie, nauczyć siebie, powiedziałbym, weryfikować w danym momencie. To bycie tu i teraz, żeby się przekładało też na moralność, żeby czuć ją w danej chwili i tą głębię moralności, tego czucia, tej drugiej istoty wypracowywać sobie na bieżąco, a nie starać się zamykać w postaci od czasu do czasu sobie rozpatrzę coś i to mi załatwi temat, bo szczerze mówiąc raczej nie załatwi. Także życząc owocnego rozwoju, tym razem nie w zakresie świadomości, a moralności, chociaż jedno i drugie się wiąże. Polecać będę audycję za tydzień, która myślę w jakimś sensie częściowo też będzie kontynuacją tego wątku. No i w związku z tym do usłyszenia za tydzień. Mówił do Państwa Jacek Czapiewski, audycja Rozmowy Zaawansowane, wizja przeszłości, przyszłości, moralność, czy też poziomy moralności. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.